Czy kiedyś zastanawiałeś się, jak to się dzieje, że rzeczy zamówione przez internet trafiają do nas tak szybko? Pięknie zapakowane, idealnie złożone, czasami z dodatkowym rabatem i liścikiem z pozytywną sentencją lub pozdrowieniami? To nie anonimowy dobry elf, tylko pracownicy Arvato. A od znanej wszystkim niezawodnej ekipy z Laponii różnimy się tylko tym, że przekazujemy dobre emocje nie tylko w Boże Narodzenie, ale każdego dnia. Aha, i jeszcze jest jedna różnica. Nasz zespół to nie elfy, a prawdziwi, pozytywni i energiczni ludzie, którzy codziennie starają się dostarczyć to, o czym marzysz. Ulubione produkty zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujesz. Szybko, sprawnie i z wysoką jakością. Tak działamy. Wysyłamy stylowe ubrania sprawnionym najnowszych trendów. Mamy też coś dla ciała. Zabawki dla małych i dużych. Magazyny zlokalizowane są w 3 regionach i ciągle się rozwijamy. Nasze magazyny trochę się od siebie różnią, w zależności od tego, jakie produkty przygotowujemy do wysyłki. Natomiast wszystkie są nowoczesne, czyste, zaprojektowane przez najlepszych projektantów i inżynierów. Posiadamy magazyny wysokiego składowania, specjalne regały na mniejsze rzeczy, stojaki na ubrania wiszące, systemy naprowadzania wózków, automatyczne przenośniki i nowoczesne skanery. A wszystko spięte z systemem, nad którym czuwają nasi pozytywni specjaliści IT. W Arvato codziennie czekają na Ciebie pożywne przekąski i owoce, które dodadzą energii i dużo pozytywnych emocji. Smakowicie! Czy wiesz, dlaczego nasza praca pozwala przekazywać dalej pozytywne emocje? Przede wszystkim pozwalają na to nasze wartości, które mocno pielęgnujemy w Arvato. Czy wiesz, jakie to wartości? Wynagrodzenie w Arvato zależy od kilku czynników. Podstawa, premia wydajnościowa, premia frekwencyjna, dodatek za pracę w weekend. Zapraszamy Cię w podróż razem z Arvato. Nie musimy przejmować się, jak trafimy do pracy i jak wrócimy z niej do domu. Pozytywne emocje zabieramy ze sobą darmowym transportem w miłej atmosferze. Arvato. Wysyłamy pozytywne emocje. I Ty też możesz.